No i moi drodzy, dzień już prawie dochodzi końca, a ja ukończyłem całą pracę. Chciałem to tak zrobić fajnie, żeby wam pokazać przynajmniej po cztery opcje, żebyście widzieli, jaka prosta jest w sumie praca dietetyka, bo tak naprawdę ułożenie jadłospisu to nie jest ciężka sprawa, tylko trzeba wiedzieć, jak się zabrać. I teraz wam pokażę to bardzo szybciutko, krok po kroku, jak się to robi. I więc, jeśli mamy już te wszystkie założenia, które są składowymi diety określonego programu żywieniowego, ustalamy sobie wtedy takie rzeczy jak ile czego będziemy stosować, więc makro składniki, ile będzie tego w diecie, już wam o tym mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Potem ustalamy proporcje na każdy posiłek, ile. Tak ja mniej więcej ustaliłem. No i tak, powiem wam, że zdecydowałem się na cztery posiłki. Co prawda mnie kusiło na trzy posiłki, bo tak też Iwona Wierzbicka, zwana Iwen, zaleca ostatnimi czasy, ale trzymamy się przy czterech posiłkach, żeby zachować taki bilans. 5 to już dla mnie jest odjazd, prawdę mówiąc, ale 4 uda się fajnie zbilansować. I tak, trzymając się zasady, węgle tylko w dwóch posiłkach, więc zrobiłem mocny obiad i mocną kolację pod względem węglowodanowym. Obiad, czyli coś, taki posiłek przed siłownią, żeby mieć fajnego kopa energetycznego. Dorzuciłem więcej białek potem na kolację regeneracyjnie i owoce na kolację. Tak też Iwona kiedyś zalecała, ale sam doszedłem do tego, że po prostu taka kolacja pozwala szybciej usnąć, bo wyrzuca się ten cukier, jest dużo insuliny i to usypia człowieka, a tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do energii takiej powolnej, długotrwałej, czyli tłuszcze, zaaplikowałem sobie na rano, żeby łatwo wystartować. I teraz, jak widzicie te proporcje, tak to ustaliłem, wy możecie pójść innym śladem, ale myślę, że to jest najoptymalniejsze, co można zrobić na teraz. I potem będziemy ewentualnie przesuwać, jeśli coś nie będzie działało. Jeśli już mamy to wszystko, no to się zastanawiamy nad tym, jakie my w ogóle produkty możemy w takiej diecie tutaj stosować i co możemy zastosować. Więc szukamy sobie mięs, które są najlepsze do takiej diety. Określamy nie kaloryczność, bo kaloryczność, jak mówiłem, nas nie obchodzi. Określamy tylko skład białek, tłuszczów i węgli w określonym składniku. I jak widzicie, tutaj ja się będę posiłkował. Jest taka sprawa, że mięsa nie mają węgli praktycznie. Tam wiecie, wątróbka ma z T3, ale my tego nie liczymy. Nie ma sensu się wgłębiać w węgle tutaj w mięsie. Nie ma też sensu wgłębiać się w te 4 gramy węgli, które występują mniej więcej w nabiale. Pomijmy to. To są tak śladowe ilości węgla, że naprawdę nie ma sensu. No już inaczej jest na przykład z kaszami, gdzie występują te białka. Ja te białka zastosowałem do diety, ale wiem, że one i tak się nie przyswoją za bardzo. Jak widzicie, w tym obiedzie nie ma białek, bo białka się niekoniecznie chcą przyswajać z kaszami, które są obarczone jednak tym kwasem fitynowym, który uniemożliwia się wchłanianie białek. Znaczy wchłaniają się, ale nie tak optymalnie, jakby nam o to chodziło. I gdy już mamy te konkretne rzeczy, które będą się składać na naszą dietę, mianowicie warzywek od 4 do 6 gram, 3 do 6 mają węgla na 100 gram, więc zastosowałem coś takiego, że mam wolne 20 gram, tak, czyli 20 gram to będzie prawie z pół kilo warzyw.
do dyspozycji surowych albo gotowanych na parze, nic innego. I takie warzywka można swobodnie zaaplikować do każdego posiłku. Co prawda Ivan mówi o dwóch posiłkach węglowodanowych, ale te węgle, które są zawarte w warzywach, nie są takimi węglami, które by powodowały wysoki wyrzut insuliny, a to właściwie o to chodzi. Tam jest więcej takiej wolno uwalniającej się energii i dużo błonnika, także to nie przeszkadza. Do każdego posiłku mamy tę kubkę, możemy to zaaplikować, jak sobie w zasadzie życzymy. To można rozdysponować, to jest taki wolny składnik tej diety, taka fantazja w diecie, można powiedzieć. I jeśli stosujemy warzywka takie twardsze, mianowicie jakąś marchewkę, cebulę, czosnek, to już w ogóle on ma dużo węglowodanów, ale jeśli stosujemy takie właśnie twardsze rzeczy, dajemy ich mniej, bo na przykład pomidorek czy ogórek, one mają naprawdę mało tych węgli, jeszcze jeśli wrzucimy tego pół kilo, jeśli chodzi o jakieś brokuły, kalafiory, to można tego dużo więcej wrzucić. No załóżmy tak, że to jest około pół kilo, jeśli są twardsze, na przykład cebula, no to będzie 300 gram, ale to wszystko możecie sobie dograć. Pamiętajcie, po prostu im miększe, tym więcej, im twardsze, mniej stosujemy. I będzie fajnie wtedy bilans z warzywkami. Jeśli chodzi o owoce, też przyjmujemy tak ogólnie od 10 do 15, to bardzo ułatwia, nie musimy wypisywać każdego owocu i tak wiemy, że od 200 do 300 gram, jeśli mamy w tej kolacji 30 gram węglowodanów z owoców, no to tak spokojnie możemy zjeść dużego grejpfruta, też duże jabłko, ale już takie słodsze owoce jak mango czy nie wiem, pomarańcza, no to już mniejszy, 200-gramowy. I tak się tym kierujmy, im bardziej takie jakieś słodsze, tym na pewno więcej mają węglowodanów, im bardziej jakieś kwaśne czy wodniste, arbuz, to w ogóle można by go z pół kilo zjeść, bo tam jest mało tych węglowodanów, 7 gram chyba, z tego co pamiętam, no ale to jeśli chcecie, możecie weryfikować tak na spokojnie. Ja tworzę to Wam w taki prosty sposób, żeby każdy umiał jadłospis sam sobie skonstruować w oparciu o jakąś teorię żywienia. No i tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca tego jakże ekscytującego odcinka. No i to chciałem Wam pokazać, że jeśli pójdziecie do dietetyka, to po prostu nic więcej Wam nie zrobi niż tych kilka obliczeń, których schemat Wam pokazałem i w zasadzie macie 4 jadłospisy gotowe w jeden dzień, a dietetyk to za to bierze kupę kasy i tylko takie obliczenia robi i ewentualnie Wam potem wprowadza korekty. My też sobie będziemy wprowadzać korekty stosunku węgli do tłuszczów i ewentualnie przeskoki będą, jeśli chodzi o pozycję tych poszczególnych dań. Ewentualnie możemy obiad zamienić z drugim śniadaniem i zobaczyć, jakby to funkcjonowało. Tak samo jak zobaczycie, też no ja Wam chyba się posunę, bo będę Wam tu puszczał po kolei te jadłospisy. Widzicie, śniadanie jest w miarę takie intuicyjne. Tam jeszcze dużo rzeczy by można było fajnych wymyślić, ale jest proste. Jeśli chodzi o to drugie śniadanie, jest podobne w zasadzie do pierwszego śniadania i chodzi o to, żeby były jakieś odtworzenie białek i w ogóle, żeby też był ten zastrzyk energii tłuszczowej, takiej wolno uwalnianej, żeby człowiek mógł myśleć, bo muszę myśleć rano. I potem na popołudnie, obiad, jak widzicie, jest ostatni wariant, który widzicie, jest potreningowy, znaczy przedtreningowy w taki dzień, więc jest wzmocniony, bo w ogóle w te dni treningowe można sobie te 200 kalorii dorzucić, myślę. Tak ze 30 gram węgli to nic nie zaszkodzi, nawet do 50, no nie ma tragedii. Można też to zasilić tłuszczem, ale mniej wtedy będzie. Chociaż te węgle to nie tragedia przedtreningowa, wam powiem. Więc takiej kaszy można 100 gram zamiast 50 zjeść, jeśli macie taki dzień treningowy.
W ogóle można też w niektóre dni, tak jak pokazałem, zastąpić to tylko warzywami, czy w jakiś taki sposób, lub całkiem zejść z warzyw na rzecz większej ilości tłuszczu. No ale to wam pokażę w trakcie. I ten ostatni posiłek, jak mówiłem, jest przedtreningowo. I ostatnia, kolacja. Dużo białek po to, żeby była regeneracja, zasilenie pobiałkowe, bo zajdzie w dni treningowe, czy w ogóle wysiłek całodzienny, jest zużycie mięśni, a poza tym białka trawią się długo, więc najlepiej na sen i mocna taka dawka węgli, które zawierają dużo cukru, będzie ten wyrzut insuliny, jak już mówiłem, i łatwiej się będzie spało. No i wracam już. Dzięki za dzisiaj. Ja też muszę popracować nad drugim i trzecim elementem całej koncepcji diety Ivan, bo tam jest ruch codzienny i codziennie będziemy się wybierać koniecznie na jakiś spacer, nawet do sklepu, żeby się przejść, bo będziemy szukać jakichś smakołyków. I to jest paleo właśnie. Takie łowcy paleo, będziemy łowcami sklepowymi. No i ruch codzienny i takie holistyczne podejście. Sen 8 godzin, 8 godzin pracy i 8 godzin nie wiem czego, odpoczynku. I tak to spróbujemy ułożyć, chociaż tak ramowo, bo te wszystkie czasy tam dojazdy, to wszystko trzeba to jakoś włączyć, ale nie będziemy sobie robić rozpierdzielu, jak nie liczymy w diecie co do grama, tak też nie będziemy liczyć co do grama naszego dnia, ale postaramy się wstawać między 6 a 8. To jest ważne, żeby wejść w ten cykl słoneczny. Bo to jest to, że ja pracuję w nocy efektywnie, to muszę się przestawić, dlatego zmieniłem to wszystko w żywieniu, żeby mieć energię rano do pracy. I zobaczymy, jak to działa, bo nie można po prostu wyrwać diety z całego systemu. Bo jeśli bierzemy coś w systemie, no to system ma swoje założenia, bierzemy wszystkie. I wtedy to ma rację bytu. I zobaczymy, jakie będą efekty. Ja się dostosuję totalnie do Ivan. Będę te filmiki jeszcze oglądał, uzupełniał. Co tydzień wprowadzimy ewentualnie jakieś korekty w tym planie żywienia, w planie dnia. A dzisiaj już wam to szybko montuję, bo jest godzina 10:15 i przed północą muszę iść spać, żeby te 8 godzin, może 7, zaliczyć snu i o 7, 8 być już na nogach. O 8 pewnie będę na nogach i stopniowo będę schodził. No, bata sobie muszę narzucić, o 8 wstajemy, nie? A czy pewnie po tygodniu znowu wyjdzie, że nie wychodzi, ale teraz ten miesiąc się zepnę chociaż. No, jest do świąt mocna spina i na święta pijemy wódeczkę. Raz. No, może w porywach do 2 dni, ale jeden dzień to będzie taki świętujący mocno. No to dzięki za dzisiaj, do zobaczenia niebawem i pamiętajcie o aktywności, bo strasznie jest to kiepsko, może jakość moich filmów i w ogóle content się już zużywa, albo jest kiepskie to wszystko, ale czasem rzućcie jakąś łapkę w dół, w górę i komentarze. Nawet Marianna już nic nie pisze. Smutno mi. No ale nic. Może coś napiszecie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.